Cześć! Tomek Rymanowski RehaFit Fit Academy. Jeśli jesteś fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, ewentualnie myślisz o wzięciu udziału w kursie na trenera personalnego, to nie powinieneś pomijać tego filmu. Dlaczego? Ponieważ będę poruszał w nim bardzo istotne kwestie dotyczące wzorców posturalnych łopatki. Musisz mi wierzyć na słowo i za chwilę o tym się przekonasz, że jest ich co najmniej kilka. Musisz posiadać tę wiedzę, aby w sposób prawidłowy diagnozować swojego podopiecznego, ewentualnie pacjenta w gabinecie. Ta wiedza pozwoli Ci dobierać ćwiczenia w odpowiedni sposób, w tak zwany celowany, nieprzypadkowy sposób, oraz ułatwi Ci pracę w gabinecie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, bardzo się cieszę, że chcecie dowiedzieć się czegoś na temat łopatki. Zanim przejdę do Opisu poszczególnych wzorców posturalnych pozwólcie, że scharakteryzuję samą kość. Myślę, że jest to równie istotne jak opis samych wzorców posturalnych. A więc zaczynamy. Patrząc na łopatkę od strony pleców, a więc oceniając pacjenta, klienta w płaszczyźnie czołowej, patrząc na jego plecy, musimy pamiętać o poszczególnych punktach, które znajdują się na łopatce. Kąt górny, brzeg przyśrodkowy, kąt dolny brzeg boczny, powierzchnia nad i podgrzebieniowa. Musimy pamiętać również o wyrostku barkowym łopatki i o wyrostku krótszym łopatki. Teraz zastanówmy się, jak sama łopatka powinna układać się w przestrzeni w momencie, kiedy będziemy w pozycji spoczynkowej oceniać naszego pacjenta, klienta. Załóżmy, że oceniamy Mężczyznę, masa ciała 80-90 kg, niezbyt rozbudowana muskulatura o wzroście 170-180 cm. Jak powinna układać się w przestrzeni na jego plecach łopatka? Łopatka powinna znajdować się pomiędzy wyrostkiem kolczystym TH1 a TH7 TH8. A więc jak narysuję poszczególne wyrostki kolczyste. Powiedzmy, że to są szyjne. Tutaj zaczyna się TH1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To kąt górny łopatki powinien znajdować się na wysokości wyrostka kolczystego pierwszego kręgu piersiowego. Natomiast struktura, jaką jest kąt dolny łopatki, powinna znajdować się na wysokości wyrostka kolczystego. Siódmego lub ósmego kręgu piersiowego. To jest bardzo istotne. Wtedy mamy skalę porównawczą, strona prawa do strony lewej. Pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być przestrzeń pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów piersiowych, a brzegiem przyśrodkowym łopatki. Już odpowiadam. Przestrzeń pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów piersiowych. A brzegiem przyśrodkowym łopatki u mężczyzny z niezbyt rozbudowaną muskulaturą z masą ciała około 80-90 kg o wzroście 170-180 cm powinna wynosić na całej długości od kąta górnego do kąta dolnego około 6-7 cm. To będzie stanowić prawidłowe ułożenie. Podsumujmy sobie na tą chwilę informacje odnośnie łopatki. Takie najistotniejsze. Kąt górny dolny, brzeg przyśrodkowy, odległość pomiędzy poszczególnymi wyrostkami kolczystymi kręgów piersiowych do brzegu przyśrodkowego powinna wynosić 6-7 cm. Tak powinna być ułożona prawa i lewa łopatka. Zawsze porównujemy stronę prawą do strony lewej. O czym warto jeszcze pamiętać, o czym należy pamiętać, bo to jest szalenie istotne. Nasza łopatka powinna układać się pod pewnymi kątami. Co mam tutaj na myśli? Jak popatrzymy na przekrój poprzeczny naszego ciała, to zobaczymy, że nasza klatka piersiowa nie jest kwadratowa. Nie jest trójkątna, jest okrągła. Tu powiedzmy jest kręgosłup. Oczywiście to jest trochę przekoloryzowane, ale musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Łopatka leży pod pewnym kątem. Pod jakim? Pod kątem 35-40 stopni. To jest bardzo istotne. Wtedy mówimy, o płaszczyźnie łopatki. To jest bardzo istotna informacja, jeżeli weźmiemy pod uwagę analizę ćwiczenia, jakim jest odwodzenie hantli. Kończyna górna zawsze powinna pracować pod kątem 35-40 stopni w płaszczyźnie łopatki. Tak samo powinna pracować w momencie, kiedy wykonujemy na przykład wyciskanie sztangi nad głowę, jeśli chcemy przetrenować mięśnie naramienne. A więc w przekroju poprzecznym, patrząc od góry, musimy pamiętać, że łopatka powinna się układać pod kątem 35-40 stopni. Kolejna szalenie bardzo istotna informacja odnośnie łopatki, jak będziemy na nią patrzeć w płaszczyźnie strzałkowej, czyli od boku. Później będę poruszał dwa wzorce posturalne łopatki, jakimi są łopatka w pochyleniu w przód i łopatka w pochyleniu w tył. Jak patrzymy na pacjenta, klienta podobiecznego od boku, łopatka nigdy nie powinna być ustawiona w pionie. Łopatka też nie powinna być pod kątem 30 stopni, ani 20. Optymalny kąt to kąt 10 stopni, czyli delikatne pochylenie. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, jak szerokie są żebra na wysokości łuków żebrowych. I one stopniowo idąc w stronę odcinka szyjnego kręgosłupa zaczynają się zwężać. I też zaczynają delikatnie się pochylać. A więc łopatka musi się dostosować do kształtu, do, do kształtu Żeber. I to jest jak najbardziej logiczne, że tutaj będzie ustawiona pod kątem 10 stopni, a patrząc w przekroju poprzecznym pod kątem 35-40 stopni. A więc mamy podstawowe informacje na temat łopatki. Powinna znajdować się pomiędzy TH1 TH78 przekrój poprzeczny 35 40 stopni. Płaszczyzna strzałkowa łopatka powinna być pochylona około 10 stopni. Przestrzeń pomiędzy Wyrostkami kolczystymi a brzegiem przyśrodkowym łopatki powinien wynosić 6-7 cm. Najważniejsze informacje odnośnie prawidłowego książkowego ułożenia łopatki mamy wypisane na tablicy. Możemy przechodzić do opisu pierwszego wzorca posturalnego łopatki. Pozwólcie, że wezmę tylko łyk kawy. I przechodzimy do opisu. Będzie tych wzorców posturalnych 9. Zacznijmy od pierwszego. Postaram się troszeczkę przyspieszyć. Łopatka ułożona w elewacji. Łopatka ułożona w elewacji to łopatka, która będzie podciągnięta. Będzie podciągana przez mięsień czworoboczny grzbietu część wstępującą. Oraz dźwigacz łopatki, który przyczepia się do kąta górnego łopatki, a tak naprawdę delikatnie będzie schodził na brzeg przyśrodkowy łopatki i będzie wplatał się w tą powierzchnię nadpodgrzewieniową. Tak więc pierwszy wzorzec posturalny łopatki. Łopatka ułożona w elewacji, w uniesieniu. Jest mocno podciągana przez mięsień czworoboczny, grzbietu część stępującą, oraz dźwigacz łopatki. Tak więc te mięśnie będą w napięciu, natomiast dolny akton mięśnia czworobocznego, czyli część wstępująca, będzie wyhamowana. Recepta: rozluźnienie góry, aktywacja dołu. Co będzie charakterystyczne dla tej łopatki? Jeżeli macie takiego podopiecznego, jeżeli macie takiego pacjenta, pójdźcie z nim na ściąganie wyciągu górnego do klatki. Zobaczycie, że on bardzo chciałby pójść łopatką w depresję, ale wygląda to w ten sposób, że łokieć w momencie wymijania stawu ramiennego będzie powodował, że ta góra będzie się unosić. To tylko jeden z przykładów. Oczywiście można ich mnożyć bez końca. A więc, a więc mamy pierwszy wzorzec posturalny łopatka ułożona w elewacji. Czyli uniesienie. Drugi wzorzec, łopatka w tak zwanej depresji, czyli w obniżeniu. Tutaj mamy aktywny dolną część najszerszego, mamy aktywną dolną część czworobocznego, góra jeśli chodzi o czworoboczny, jeśli chodzi o dźwigacz, jest ułożona w ekscentryce, a należy pamiętać, że nie tylko skurcz koncentryczny będzie dawał ból, to się rzadko zdarza, jeśli chodzi o te ułożenie łopatki. Może nie rzadko się zdarza, może zdecydowanie rzadziej, aniżeli łopatka ułożona w elewacji. Ale co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o łopatkę ustawioną w depresji, w obniżeniu, Musimy pamiętać, że wtedy zmienia się stosunek, relacja obojczyka do pierwszego żebra. Robi się ciasno pod wyrostkiem barkowym łopatki, robi się ciasno pod obojczykiem. To jest szalenie istotne dla pęczka naczyniowego, nerwowo-naczyniowego, bo będzie on kompresowany. A więc klienci podopieczni, którzy będą mieli ustawioną łopatkę w depresji, będzie ona szła w dół. Mogą częściej skarżyć się na zespół ciasnoty podbarkowej, na kompresję pęczka nerwowo-naczyniowego, a więc taki klient, pacjent podopieczny będzie zgłaszał różnego rodzaju drętwienie dłoni, zmianę temperatury dłoni. Będzie też mógł zgłaszać objawy typu niemoc, różnica w sile kończyn górnych. A więc mamy drugi wzorzec posturalny łopatki łopatka ułożona w depresji, czyli łopatka ułożona w obniżeniu. Kolejny wzorzec posturalny łopatki trzeci, o którym chciałbym powiedzieć, to jest łopatka ustawiona w wysunięciu, czyli łopatka ustawiona w protrakcji. Czyli tutaj pomiędzy wyrostkami kolczystymi zwiększa mi się przestrzeń pomiędzy brzegiem przyśrodkowym a wyrostkami kolczystymi. Tak jak na początku mówiłem, że warto, aby przestrzeń była mniej więcej 6-7 cm pomiędzy TH1, th 78 a brzegiem przyśrodkowym łopatki, tak tutaj ta przestrzeń się zwiększa. I to jest uwaga, bardzo istotne, bo mamy równoległoboczny mniejszy, równoległoboczny większy i w zupełnie innym kierunku ułożone włókna czworobocznego części poprzecznej. A więc nieraz już o tym wspominałem na mojej stronie na YouTube, że w tym punkcie bardzo często będzie dochodzić do zagęszczenia kolagenowego. I ten punkt będzie rzutował, będzie dawał ból rzutowany bardzo często, zwłaszcza w przypadku lewej strony, gdzie do klatki piersiowej. Także pacjent może mieć wrażenie, jakby miał problem z mięśniem sercowym. Tak więc łopatka ustawiona w protrakcji będzie uciekać w kierunku dołu pachowego. Za sprawą jakiego mięśnia? Za sprawą mięśnia zębatego przedniego. Który będzie od strony żebrowej kończył się na wysokości brzegu przyśrodkowego i swoje w cudzysłowie zęby będzie oddawał do żeber. Tak więc osoby trenujące boks będą miały nadaktywny mięsień zębaty przedni: mogą mieć nadaktywny mięsień zębaty przedni. Konsekwencja przeciążenie stawu ramiennego, przeciążenie stożka rotatorów. Nie możemy zapominać, że pod mięśniem zębatym przednim znajduje się mięsień podłopatkowy, zajmujący tę samą przestrzeń, ale oddający swoje włókna końcowe i przyczepiający się do gózka mniejszego kości ramiennej, który jest silnym rotatorem wewnętrznym. Tak więc jak będziemy mieli zbyt aktywny zębaty przedni, to będziemy mieli też zbyt aktywny podłopatkowy, tak więc ta osoba nie dość, że będzie miała łopatkę ustawioną w wysunięciu, w retrakcji, to jeszcze bardzo łatwo będzie wpadać w rotację wewnętrzną kości ramiennej. To jest super, ultra istotne. I to ułożenie bardzo często też się wiąże z tym, że jest nadaktywny piersiowy mniejszy, piersiowy większy, przedni akton mięśnia naramiennego bardzo często dochodzi do podrażnienia ścięgna głowy długiej bicepsa, tak więc nie ogranicza tylko się to do ułożenia łopatki. Aby film nie trwał kilka godzin, jedziemy dalej. Czwarty wzorzec posturalny. Rysuje wyrostki kolczyste. Łopatka ustawiona zbyt blisko wyrostków kolczystych, czyli łopatka w retrakcji, w przywiedzeniu. Uwaga, duże napięcie na mięśniach czworobocznych i równoległobocznych. Pozycja przekorygowana. Nie garp się, nie garp się. Trzymaj tak na siłę łopatki. Może to doprowadzić do takiej sytuacji, że pojawi się ból pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów piersiowych, a brzegiem przyśrodkowym łopatki. Jest to czwarty wzorzec posturalny łopatki. Łopatka ułożona w retrakcji. Mamy cztery wzorce. Łopatka ułożona w rotacji górnej jako piąty wzorzec. Wtedy mamy do czynienia z ustawieniem takim charakterystycznym. Mianowicie, kąt dolny łopatki odchodzi od wyrostków kolczystych, natomiast kąt górny łopatki będzie przybliżał się do TH1 i będzie nadaktywny. Dźwigacz łopatki i górny, tworoboczny, czyli część wstępująca, tak? Ona delikatnie będzie się rotować, na wysokości kąta dolnego będzie odchodzić od wyrostków kolczystych, natomiast e, kąt górny łopatki będzie nadmiernie przybliżał się do TH1 i uwaga, tutaj warto pamiętać o jednym mięśniu, mięśniu zębatym tylnym górnym, tak, zębatym tylnym górnym, który będzie zaangażowany w proces oddychania. Jest to mięsień wdechowy. I musimy pamiętać, że on przyczepia się do żeber, ale one będą te włókna tego mięśnia będą oddawać swoje włókna końcowe, one będą niejako wchodzić pod kąt górny łopatki, będą szły do wyrostków kolczystych. I jeżeli my mamy łopatkę ustawioną w rotacji górnej, bardzo często mamy także łopatkę ustawioną w elewacji i wydaje nam się, że boli czworoboczny góra, że boli dźwigacz łopatki, a tak naprawdę zajechany jest zębaty przednik górny, bo ciągle osoba zestresowana, przestymulowana jest ustawiona na pozycji wdechowej. Tak? Tak więc mocno będzie napięty ten obszar. Mamy kolejny, jeśli dobrze liczę, piąty wzorzec, a więc łopatka ustawiona w rotacji górnej. Rzadziej zdarza się, że łopatka jest ustawiona w rotacji dolnej, a więc dół czworobocznego nadaktywny będzie przybliżał za bardzo. Kąt, górny, kąt dolny przepraszam, łopatki do wyrostków kolczystych, natomiast kąt górny będzie odchodził od TH1 i tu będzie zwiększać się przestrzeń. Tak więc musimy wtedy zwrócić uwagę na dół czworobocznego i musimy zwrócić uwagę na część najszerszego, który będzie zahaczał o dolną część łopatki. Pozostały nam dwa wzorce. Łopatka ułożona w pochyleniu w przód. Łopatka ułożona w pochyleniu w tył. Łopatka ułożona w pochyleniu w tył. Zdarza się rzadko, wygląda to w ten sposób, jakby z tej pozycji układała się tak. Natomiast łopatka ułożona w przód zdarza się bardzo, bardzo często i będzie połączona ze wzorcem posturalnym łopatki, a więc łopatką ustawioną w elewacji, uniesieniu. Dlaczego łopatka w rotacji przedniej będzie połączona z łopatką ułożoną w elewacji? Jak popatrzymy od boku, to będziemy widzieć wyrostek barkowy łopatki. Jak delikatnie byśmy przeszli naprzód, to zobaczymy wyrostek kruczy łopatki. Do wyrostka kruczego łopatki przyczepia się szalenie istotny mięsień. Jest to mięsień piersiowy mniejszy, oddający swoje zęby do żeber. I uwaga, mięsień kruczoramienny, wchodzący pod biceps, również przyczepiający się do wyrostka kruczego. Tak więc jak te mięśnie będą nadmiernie napięte, to będą kłaść nam łopatkę i wtedy łopatka tak ułożona będzie przyczyniać się do przeciążenia górnego czworobocznego i dźwigacza łopatki. Wyhamowany będzie dolny czworoboczny. Bardzo często też łopatka będzie uciekać w protrakcję, a więc będzie aktywny mięsień zębaty przedni. I w mojej opinii jest to jeden z popularniejszych, jak nie, jak nie najpopularniejszy wzorzec posturalny łopatki. A więc przeprowadziłem Was przez 8, a nawet sekunda. Nie przez 8. Bo jeszcze mamy jeden wzorzec posturalny, o którym bym zapomniał. 9. Odstająca łopatka. 9. Wzorzec łopatka. Swoim brzegiem przyśrodkowym i kątem dolnym odstaje za bardzo od powierzchni żeber. Co jest nieaktywne? Oczywiście zębaty przedni. Wyhamowany również będzie ustawiony w rozciągnięciu dolny czworoboczny i w jakiś sposób część poprzeczna czworobocznego. A więc przeprowadziłem Was przez 9. Wzorców posturalnych Łopatki. Mam nadzieję, że wykorzystasz tą wiedzę w swojej pracy gabinetowej, na sali treningowej. Jak widzisz, są to bardzo, ale to bardzo istotne informacje odnośnie ułożenia samej Łopatki. Jeśli ten film jest wartościowy, podziel się nim ze swoimi znajomymi, skomentuj go, udostępnij. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć!